Cześć, tu Kamil Hanas. Jest taka akcja Daj Piątaka, a tak na poważnie to razem z firmą Spalding grasujemy po wrocławskich boiskach i będziemy sprawdzać, jak ja to mówię, stan polskiej koszykówki. Jakby jestem ciekawy, czy interesują się młodzi ludzie, którzy grają na boiskach. Zaskakujemy ich, atakujemy ich i zrobimy im konkurs. Zobaczymy, jaki będzie z tego efekt. Taki konkurs, wiadomo, jak 13 rzutów, jak u mnie w programie, ale za trafienie w tapczan podwójna zdobycz punktowa, tak? Dobrze mówię, czy źle? 13 rzutów, jak trafisz w tapczan, to masz 2, nie? Jesteśmy z programu Strefa Hanasa. 3 osoby, to konkurs robimy. Mamy konkurs, wchodzicie w to? Oprócz tego gracie w NBA, na przykład tutaj ja gracie, na playu nic. To czemu w koszykówkę przyszliście pograć? Ja bardziej, ja w piłkę gram. Kosze to tego. Nie wiem, ja w ogóle nie liczę, nie? Nie liczę. 1 z 10, Tadeusz Sznuk. Tadeusz Sznuk. Troszeczkę nogi, żeby poszła, rzut z nóg trochę poszedł i żeby zostawił nadgarstek. Taka piłka jest dla ciebie, Spaldinga, napompujesz sobie. Mogę pokazać na piłce. Pokaż przykład. Dlatego ten tapczan zrobił, ja to taki zlany biceps. Dzięki, powodzenia. To jest Strefa Hanasa, nie wiem, czy oglądaliście. Nie oglądaliśmy. Interesujecie się basketem? No ja sobie tak. No. To moje pytanko jest takie, będzie konkurs w ogóle dla was, ale pytanie jest takie moje, czy wiesz, kto jest mistrzem NBA? Aktualny? Kurczę, chyba nie. O, tak się kiedyś linie robiło dla dzieciaków, patrzcie, pierdaszkiem. Zwycięzca jest znany, piłka Spaldinga taka ło, dla ciebie. Dziękuję. Proszę bardzo, chcesz woreczek? Poproszę. A tu dla kolegi zapojka. Idziemy odwiedzić naszą strefę betonu, zobaczymy, czy ktoś gra w kosza. I znowu zrobimy przepytki ze znajomości koszykówki. I co, panie Adamie, lecimy sobie dalej, tutaj piłka się pompuje Spaldinga. Jak nikogo nie będzie, to sami porzucamy sobie. Ja się nazywam Kamil Hanas, przedstawię się, prowadzę taki program Strefa Hanasa. Tutaj jest pan Adam, który wszystko kręci i jest konkurs dla was, jeżeli chcecie w kosza. Chcemy pokazać po prostu, że koszykówka to fajny sport i można w nią pograć, nie interesując się nawet. Nie wiem, czy to była złota myśl, dobra myśl. Chłopaki, z którymi grałem, wiedzą, shit dispensor, to jest 3 niecelne pod rząd, to jest rozrzutnik gówna. Jak jakiś młody nie trafia na rzutówce 3 z rzędu, to już ma taką kwestię. Nie da strady! No i tego potrzebowałem, patera. Zwycięzca jest tutaj, jak masz na imię? Michał. Michał, piłka dla ciebie, Spaldinga. O, super. Wyciągniemy, patrz. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Byliśmy na piciu. Dzięki. Bo tam widziałem coś, te rozlewacze, z tą rozlewnią jest jakaś. Wakacje są, to się rozlewa. Koszulka dla ciebie. O! Łatwo! Wygrałem koszulkę! Spoko. To dla naszego partnera, firma Spalding. A czekaj, ten profil mam lepszy. Nie spotkaliśmy jeszcze prawdziwego fana koszykówki. Czekamy na takiego, że może spotkamy w mieście 17-krotnych mistrzów Polski, jak to się zawsze mówi. No chłopaki porzucali, dziewczyna nawet porzucała. Był bidon do rozlewni na wakacje od firmy Spalding. Jesteśmy w nowym miejscu, na tak zwanym parasolu, który słynie ze szkolenia piłki, no piłkarzy. No borders,
idziemy zobaczyć, czy chłopaki nas znają, może ktoś nas pozna w końcu, bo sam jestem ciekawy, zobaczymy jak im pójdzie, widzę 3 ofiary. No kolega tutaj rzuca, podobno trafiło wszystko, ale teraz przyszły kamery, od razu się CD dispenser włączył. I rękę zostaw po rzucie. Zobacz jak zasyczy. Od razu widziałeś, panie Damie. Szymek, nagroda tutaj dla ciebie, piłeczka od firmy Spalding. Wiesz, zasady, nie? Bartek, koszulka od naszego partnera. A tutaj piciu, żeby się na studia wyśmiał do kawy. Każdy z was odda 13 rzutów, kto wygra, dostaje nagrodę od Spaldinga. Gotowi? Proszę powiedzieć tylko, że to jest boisko na bajana i żeby ktoś przyszedł tutaj grać w kosza, bo tutaj chyba nikt nie przychodzi. Tak, Piotr Niedźwiecki tutaj niedaleczko mieszka, tylko że już dom. Pozdrawiamy włodarzy miasta, bo tu... Zobaczcie jakie ten, industrialne boisko. Z takim... Tak hartowała się stal. Idealny na ACL-a, żeby wybuchł. No, wiedział, to bym się zrobił. Jest nagroda od firmy Spalding. No, mamy piłkę. Proszę, piłka na to, tylko boisko, może boisko wylepić. Spaldingiem jakby, co? Przyjechaliśmy i ekipa tutaj gra w basket, dużo osób jest. Zaraz robimy konkursik i przepytki. Trochę pogryzona. Piłka jest dla ciebie od firmy Spalding. Ojej, dzięki, naprawdę? Napompowana dzisiaj nóweczka. Weź, który odcinek ci się podobał? Bo to nie jest ustawione, żeby nie było. Najbardziej? No. Szczerze? No, z Maćkiem Zielińskim oczywiście, pierwszy odcinek. No i z Dominikiem Tomczykiem. Aha, czyli jednak po Wrocławiu. No i ze Skibą. Z Skibą. Bardzo fajny dwugodzinny odcinek. Nadal się interesujesz koszem, czy to trzymałeś się na tych czasach? Bardziej na tych czasach starych. Ja jestem generalnie z Bogatyni, więc troszeczkę na turów jeździłem. Nazywam Kamil Hanas. Mam taki podcast Strefa Hanasa o koszykówce. Oglądaliście? Ja oglądałem. Oglądałem. No i fajnie. Widzisz, jest drugi chłopak, który rozmawia. Który odcinek oglądałeś? Trochę ich było. No ale który ci się podobał? Z kim? Z Marcinem Gortatem. Czyli jednak. Nasz jedynak w NBA. Chociaż już nie, niestety Marcin, sorry. Ostatnio mu pisałem, że przykro tak patrzeć, że go nie ma. 13 rzutów. Ja. Bardzo jestem zadowolony, że tu przyjechałem, bo już nie chciałeś tu przyjechać po prostu. A ja wiedziałem, że tu jest nadzieja. Jak syczy. Co, którą wybierasz sobie? Kevina czy ten? Od firmy Spalding taka piłka. Tą. Tą chcesz klasyczną? Proszę, to dla ciebie. I dla ciebie koszulka. O, swoje wywiasiam koszulkę. Chyba będzie to jako piżama, ale może sobie u kraftowej przerobisz. Jesteśmy na osiedlu Kuźniki, na którym ja się wychowałem. Przyszliśmy na boisko, na którym zaczynałem grać. Mój tata mnie tu zaprowadził, pierwsze meczyki z chłopakami. Graliśmy 7 rano, jak opowiadałem. Chcieliśmy tu skończyć. Tak, chcieliśmy. Ale nie ma żywej duszy. Tu rano był Grant Hill, Sean Kemp grał, Jordan, Shaquille O'Neal z Orlando Magic. Tu wszyscy, jak się NBA kończyło rano, tak jak w podcaście opowiadałem, tak było. Dzisiejszy program zrobiliśmy w terenie. Specjalnie wybraliśmy dzień tygodnia, no wychodzi poniedziałek, nie weekend, tak żeby zobaczyć, godzina 16 zaczęliśmy, zobaczyć jak to zainteresowanie koszykówką wygląda, kto gra i tutaj razem ze firmą Spalding taką akcję właśnie w terenie zrobiliśmy, były konkursy, rzuty, przepytki, kto się interesuje koszykówką, kto nie, dlaczego koszykówka
Dla niektórych gdzieś zatrzymała się w latach 90. Natomiast wnioski sami sobie wysnujecie. I fajnie by było, jakby powstała jakaś dyskusja w komentarzach pod filmem. Dlaczego tak, tak jest? A może gdzie indziej jest inaczej, tylko w Wrocławiu. Może gdzie indziej jest, jest inaczej. Myślę, że też trafiliśmy, z premedytacją taki dzień wybraliśmy właśnie, żeby sprawdzić, co się dzieje. Bo w weekend wiadomo, zawsze jest więcej ludzi i można kogoś wyciągnąć, pogadać. Są wakacje. I są wakacje, co powinno być dużo, dużo młodych ludzi. Powinno być na boisku. No nie wiem, ja mam swoje przemyślenia. A pan Adam mówi, żebym przestał. Ja mam swoje przemyślenia na ten temat. A jestem ciekawy, co wam ten film pokazał. Firma Spalding, dziękujemy bardzo za taką fajną akcję. Porzucaliśmy kod Hanas przez CH 20% zniżki dostaniecie. Bardzo fajna piłka. Pro.pl, bardzo fajna piłka z moim numerem akurat. Tutaj. No ale panie Adamie, tak się niby z jednej strony trochę to smutne, że chłopaki grają, a nie interesują się koszykówką. A z drugiej strony fajnie, że chociaż chcą wyjść porzucać. Nie spotkaliśmy żadnego ojca z dzieckiem na przykład, a w piłkę nożną mnóstwo takich. No tak, pan Adam zauważył taką rzecz, że w piłkę nożną ojcowie z dziećmi swoimi grają, ale słuchaj, no ja swojego syna zabieram na dwór i mnóstwo jest na pewno takich osób, ale na pewno no, to też gdzieś pokazuje, że koszykówka gdzieś tam jest, no nie jest sportem na pewno numer 1, 2 czy 3, chociaż w siatkówkę nie pograsz tak sobie. No nie wyjdziesz. Tak, jak nie wyjdziesz porzucać, czyli ta koszykówka powinna być druga i my chcemy promować koszykówkę, chcemy ją rozwijać, pchać do przodu, będziemy robić dalej programy, ale już niedługo ruszamy z nowym sezonem, z nowym programem, zobaczymy, co z tego będzie. Pan Adam, na razie ciągle wakacyjnie jest u nas. Tak, trochę, tam z tyłu joga jest na przykład. Joga. A my sobie tutaj gramy w kosza, komary tną. Ale myślałem, że moje osiedle mnie zaskoczy, ale chcieliśmy zrobić to znienacka, nie ogłaszać, że będzie akcja, bo na pewno więcej osób by się pojawiło. Chcieliśmy, żeby było naturalnie i tak miało być. Piszcie właśnie, czy wam się to podobało, czy nie i jakie są wasze wnioski po tym filmie.